Znamy się od latka, nigdy cię nie widziałem w futrze. No, a wykonałam próbę. Kiedyś na wakacjach w Sejnach poszłam do second handu i tam całe ściany od sufitu do podłogi były wypełnione futrami różnych zwierząt. Płaszcze, kurtki, kamizelki, narzutki i niektóre miały pyszczki i łapki. I zaczęli mnie koledzy namawiać do mierzenia. I to na siebie zawrzyłam i miałam takie uczucie, że to zwierzę zaraz się na mnie rzuci i że będzie miał rację. Więc od tamtej pory wspieram otwarte klatki. Ja też, jakbym cię zobaczył w futrze, to bym cię pogonił. Warto wspierać Stowarzyszenie Otwarte Klatki i protestować przeciwko hodowli zwierząt futerkowych. Dariusz Kortko, Gazeta Wyborcza, redaktor naczelny Katowickich Stron. Lidia Ostałowska, reporterka.